Rozmawiam z panią Jadwigą Wątróbkową w obecności jej córki Elżbiety Ban. Pani znalazła się w Gorlicach w 1953 roku, a urodziła się pani w Puchaczowie. Proszę nam krótko opowiedzieć o swoim najwcześniejszym życiu, w młodości jak było. Puchaczów był kiedyś miasteczkiem, ale stracił prawa miejskie po powstaniu styczniowym, bo wspierał powstańców. I to car właśnie odebrał prawa miejskie, tak. Ale ludność Puchaczowa była związana no rzemieślnikami byli, tak? Związana tak? Była blisko Łęcznej, gdzie się odbywały targi końskie i związana Czy to znaczy targi końskie, to znaczy, że tam handlowano końmi po prostu? Tak. Takie duże było zapotrzebowanie na konie? No to była wymiana, była z Rosją, wie pan. To w zasadzie Lubelszczyzna to jest bardzo na wschód, prawda? Tak. Więc właśnie w związku z tym. A była pani kiedykolwiek na takim targu? Nie, to już za mojego. Nie za pani czasów. Więc jak ja się urodziłam, no to już było po wojnie. Czyli te targi, przepraszam, te targi skończyły się. Tak. Aha. Jak ja pamiętam tą Łęczną, były tam właśnie jeszcze też targi poniedziałkowe, ale nie końskie, tylko ogólne. Zwykłe, tak. A ludność była w przewadze żydowska. Żydowska. No. A pani czas wojny spędziła tam? Nie, ja już w Puchaczowie. Nie mieszkałam przed wojną, w Hrubieszowie. W Hrubieszowie. Tak. Tam zaczęłam gimnazjum, skończyłam 3 klasy gimnazjum. No. Studiowałaś chemię, tak? No bo tam tak, jeszcze okres. Tak, więc w czasie wojny to skończyłam handlówkę taką w Polsce, a po wojnie z przyspieszonym tempiem maturę, a potem w Lublinie zaczęłam studiować chemię. No i ale w trakcie no, ciężko było, zwłaszcza, że w 56 czy 7 roku nagle pogorszyły się w ogóle warunki, bo wprowadzono. W 57? W 47, tak. W 47 roku. W 47 właśnie wprowadzono już takie porządki ruskie, komunistyczne, tak. Prawda? I odbierano ludziom prawo do prywatnej, no, na przykład handlu czy rzemiosła. Więc ojciec zaczął zarabiać na życie. Założył własnym pomysłem i własnymi siłami olejarnię. Olejarnię? Coś podobnego. Tam dużo się uprawiało rzepakowe. No i jeszcze jakąś taką, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że taką maszynę do łuskania kaszy gryczanej, jakieś takie, wiesz, też przyjeżdżali. Kaszarnia i olejarnia to była właśnie wyjściem, bo przedtem to w zasadzie rodzice zajmowali się handlem, mieli sklep, jak ja byłam jeszcze w Hrubieszowie. A w Puchaczowie, no to każdy właściwie z mieszkańców Puchaczowa, to oprócz tego rzemiosła, jakie uprawiał, to miał również pole. Także to byli rolnicy. Mało metrażowi. Tak, czyli teraz pani zaczęła studiować chemię w Lublinie. Tak. I tam pewnie poznała pani męża? Tak, ale z mężem poznałam się wcześniej. Z Hrubieszowa, ojciec właśnie. Ojciec z Hrubieszowa. Chodziłam z nim do szkoły, mam zresztą zdjęcia. No to może skorzystamy. To już. No więc to teraz już jesteśmy w studiujesz już. Więc zaczęłam studia i jednocześnie dostałam pracę
Proszę sobie wyobrazić, że myśmy po 2 latach już studiów przygotowywały się we wrześniu do egzaminu. Już nie pamiętam, z czego to było, w każdym razie w domu akademickim. I do tego pokoju, do naszego, przyszedł facet, żeby prosić, żebyśmy mu pomogły. W czym? Żebyśmy zaczęły uczyć w jego gimnazjum. Proszę sobie wyobrazić. Coś podobnego. Coś niesamowitego. To wtedy, właśnie w 1947 roku, nagle nastąpiły zmiany. Po prostu zaczęto wprowadzać takie, że nie było prywatnych, że nie było, a jeżeli państwowe, no to już na innych zasadach. I po prostu on nie ma w tej chwili nauczycieli. Przyszedł do studentek? Tak, i prosił, proszę sobie wyobrazić, że myśmy się zgodziły na to. Zaczęłyście uczyć w szkole? Zaczęłyśmy uczyć w szkole. No proszę. I jak pani szła ta nauka, ta praca? Ale czego uczyłaś? Chemii? Uczyłam matematyki w drugiej klasie. No i chemii i fizyki. To było razem chyba najpierw. I to była szkoła? To było gimnazjum. Gimnazjum? Tak. To było wtedy 4 klasy gimnazjum i 2 liceum. Więc tam tylko gimnazjum na razie było. Nie było jeszcze. Aha, było. No ale nieważne. No nic. W każdym razie. Czyli pierwsza praca na studiach. Tak. Więc dojeżdżałam na 3 dni do tej pracy. No, tam. Dało się pogodzić ze studiami. A potem wracałam i robiłam ćwiczenia. No tak przez cały rok to trwało. No a potem... Czy mąż równo z panią skończył studia? No mąż mniej więcej. I dostaliście, dostał nakaz pracy, tak? Tak, tak, tak. Dostał nakaz pracy. Wybrał sobie właśnie Gorlice. Mógł albo, aha, a to była, Gorlice należały do Rzeszowa. Tak. Więc właśnie, a ten obszar był, podlegał właśnie temu wydziałowi Lubelszczyźnie, więc mógł coś wybrać w Rzeszowskim albo tutaj. To było, aha, to było Rzeszowskie. No i zdecydował się na to. I w Gorlicach wylądowaliście w roku 53. Tak. Wspominała pani wcześniej, że nakaz pracy, bo pani mąż był lekarzem, wspominała pani, że razem z nim do pracy dostali skierowanie doktor Kuźmidelski. Jaczycki to z Warszawy przyjechał. Oni się poznali już tutaj. Aha, tutaj się poznali. Z Kuźmidelskim to Romek no, znał się wcześniej, przyjaźnili się ze sobą, więc... A proszę mi powiedzieć, przyjechaliście do zupełnie nieznajomego miejsca, bez znajomych zostaliście rzuceni na głęboką wodę. Gdzie zamieszkaliście na początku? No dostaliśmy mieszkanie. Aha, w tym domku, który będzie pokazany na zdjęciu, tak? Tak. A jak się stało, że teraz mieszka pani na Wyszyńskiego, gdzie już lata pani mieszka, czyli... Tak. W 1957 chyba roku tu się wprowadziliście, nie? Joasia się urodziła wtedy. W 57, tak, no. W 57. No mąż wtedy, to nie wiem, czy to panią interesuje. Interesuje. Ale... Młodzi lekarze, to był Jaczycki, to był Kuźmiderski i Rokon Trubka. Tutaj trafili na innych lekarzy. To było wtedy, ja teraz zdziwiona przejechałam koło tego budynku, gdzie kiedyś to należało do medycyny. Znaczy, o czym mówisz, o szpitalu? Nie, nie.
tam gdzie mieszkał. Ale szpital właściwie. No, szpitalny, tak. A ciekawa historia z tego, co pamiętam wcześniej, rozmawiałem z panią, to mieszkanie, w którym teraz znajdujemy się, zajmowało przed wami małżeństwo. Proszę nam opowiedzieć. Ale ja niewiele, nie znam w zasadzie, nie znałam ich. Ja wiem, że pani nie znała, ale... Znałam panią... Wanda... No, jak ona się nazywała? Ten lekarz, jak się nazywa? Pawłowski. Pawłowski, tak. Tak. Ona mnie prześwietlała. Ja w końcu, jak jeszcze wracałem do mojego życiorysu, jak właśnie spędzałam ten rok, kiedy jednocześnie studiowałam i uczyłam, to pod koniec roku, w maju już, dowiedziałam się, że ja mam gruźlicę. Proszę. Były prześwietlenia takie w tym czasie. Gruźlica była bardzo groźna. W tej chwili to już w ogóle się mało słyszy, ale w każdym razie... No, wylądowałaś w Zakopanym wtedy na jakimś tam leczeniu. Nie? I... No właśnie. Więc... No, ale z tą panią doktor to tam w Zakopanym się widziałaś, czy tutaj już cię prześwietlałaś? Pawłowską. Aha, nie, to tutaj. Tutaj. Przyjechałam, ja miałam odmyć, trzeba było robić. W tej chwili już mogę odmyć się nie robić. Zamierzchłe czasy, więc musiałam ją mieć od czasu do czasu uzupełnioną, wie pani. To jest wprowadzenie powietrza między płucą a opłucną i to uciskało płuce i w ten sposób łatwiej się walczyło z tą chorobą. Więc to, takie były metody. No tak, ale i co? Ta pani Pawłowska cię prześwietlała, bo ona tu była lekarzem, tak? Tak. I mąż też był lekarzem. Tak, tak. A coś bliżej o pani Pawłowskiej? Niewiele, właściwie tylko tyle. Aha, kiedyś byliśmy, ugościliśmy w ich domu. Czyli tutaj? Na Brydża, tak. Tu jak mieszkali, też, jeszcze tutaj, też, tak? To tutaj byli właśnie, no ale najpierw byliśmy u nich. Bo najpierw... Była i dlaczego w ogóle o nią pytam? Więc ona była bratanicą Piłsudskiego. Piłsudskiego, tak. Marszałka. Tak, ale którego on miał kilku braci. Ja wiem. No. Tak, bo ja już sobie sprawdziłam. Była córką Adama. Aha, no i była lekarką, prawda? Tak, tak, tak. I mieli dwóch synów i chcieli przenieść się do Krynicy i to zrobili, prawda? Aha. Dlatego właściwie oni się starali o to, żeby, bo to jednak takie, nie było takie proste, trzeba było... Znaczy starali się o to przenieść. Się zgodzić, tak. Tak, a przeniesienie się. Czy oni do Krynicy się wyprowadzili? Do Krynicy? Tak, do Krynicy. Mieli dwóch synów w wieku szkolnym. No i... A doktor Pawłowski pełnił tutaj rolę lekarza zakładowego? Tak, tak, właśnie. Tak. I na jego miejsce, po jego wyjeździe, właśnie... Jego miejsce zajął pani mąż Wątróbka. I przeprowadziliśmy się na ich mieszkanie. Aha. No to jest moim zdaniem informacja bardzo interesująca. Ja nie słyszałam o tym, że mieszkała u nas bratanica Piłsudskiego, zresztą imienniczka jego córki przecież, no bo jego córka też była Wanda. No bardzo ciekawe. Jak się potoczyły ich losy, tak. No. Straciliśmy kontakt. Kiedyś gościliśmy u nich na Brydżu. Ale to oni też byli tu. Tak. Tu i oni mówili, słyszała pani o tym, jak wspominali marszałka Piłsudskiego, czy nie? Nie pamięta nie, pani? Nie rozmawialiśmy na ten temat po prostu. Aha. Rozumiem. Za krótko to trwało. Może czasy takie były, te 50 lat. Tak. To tak różnie było. No na pewno nie była to wygodna postać dla tamtejszej władzy, tak. A proszę mi powiedzieć, mąż zaczął pracować, tu była gdzieś przychodnia, no fabryczna chyba. Fabryczna. Gdzie była? Tutaj w tym budynku koło Domu Kultury, przed Domem Kultury. Tym białym domeczkiem. Tym narożnym. Tak. Na piętrze właśnie miał swój gabinet. Aha. I to była cała przychodnia, bo były tam i dentystyczne, Tak, naturalnie cały budynek był zajęty. Na dole właśnie chyba Kuśmiderski, z tego co ja pamiętam, prześwietlał. Się tam.
na dole była ten aparat cały ten. A na górze jakiś pewien czas miał gabinet, gdzie przyjmował Romek. No i tak. I Teresa Stroińska była jedną z dentystek i pani Jadwiga Rybczyńska, nie? Tak? Te dwie były. Tak. No, i pani Pardowa. I Pardowa jeszcze tak. Też była. Tak. Mhm. To wiem. Czy pamięta pani czas, kiedy zaczęto się starać o budowę przychodni, tej już przyzakładowej, tej dużej przychodni, bo wielkie zasługi położył właśnie pani mąż przy budowie tej przychodni? Kiedy nie brałam udziału w tym i naprawdę... Nie pamięta pani. Ale to chyba się zaczęło za dyrektora kotwicy, nie? Czy wcześniej? Wcześniej. Wydaje mi się, że przychodnia zaczęta była już za kotwicy. Chyba wcześniej nie ma. Przychodna nowa przychodnia? Tak. W ogóle sprawa budowy, no to właśnie za kotwicy chyba, nie? No, przypomnę. Tak. Ale żeby sobie datę przypomniała. A ojciec się bardzo angażował. Tak, bo to był właściwie cały pomysł, żeby to tak wyglądało, bo tam i rehabilitacja to były lata 70., czyli w sumie to takich przychodni, właściwie zaczęła się taki rozwój tej medycyny przemysłowej. Nie? I właśnie tak było to pomyślane, że była i rehabilitacja, i te wszystkie gabinety. Ja nie wiem, pamiętam, że jeszcze oni myśleli o tym, żeby może były jakieś łóżka tego rodzaju, takich krótkich pacjentów, nie? Że, bo tu z okolicy ludzie nie dojeżdżali do pracy z takiej odległości. Także w zamyśle było coś takiego, ale chyba to tylko w zamyśle. No, ta fabryka się rozwijała. No, jeszcze mieli plany na większą. No wiem, że z tą rehabilitacją wtedy Opiela chyba pracował tu na górce w szkole i wiem, że go ojciec ściągnął do rehabilitacji właśnie. No bo też nie miał kto tego prowadzić. Jakoś tak było, że właśnie to wszystko organizują, te kadry wszystkie ściągali. No. Ale ojciec miał przed swoją śmiercią takie częste wezwania do Rzeszowa, żeby się tłumaczył z jakichś, nie wiem, z czego w każdym razie. Bardzo to przeżywał. Ale co, związane to było z przychodnią? Tak, tak. No chyba tak, bo cóż innego. Był, nie, no był właściwie przemysłowym lekarzem dla kilku zakładów i rafineria i jeszcze kopalnictwo naftowe. Czyli to wszystkie zakłady obejmowała ta przychodnia, tak? Ojciec był bezpartyjny, więc był taki krytyczny i dość głośno mówił o tym. Głośno mówił. Mamo, a pamiętasz, ojciec przez jakiś czas tu pracował w takiej przychodni dziecięcej? Tak, tak. Ale to jeszcze przed tym, zanim na fabryce, tak? Tak, tak. I ta przychodnia dziecięca znajdowała się tutaj, w Bawłowce, czyli w lasku przy szkole. To nie jest pałac tego MacGarveya, dom MacGarveya. I to był ten taki budynek jakiś jak gdyby gospodarczy chyba, bo obok jest nadal. I to była przychodnia dla dzieci. Tylko dziecięca. A dla dziecięca. Także tam ja pamiętam jakieś takie wszczepienia, że to całe wiesz, dzieci, całe sznurki stały i tylko... Kolejka, tak. A powiedzcie mi, panie, mieszkałyście bardzo blisko świetlicy fabrycznej. Tutaj tak. Właśnie. Więc tu były różne imprezy. I to tak. Wiem o tym, bo rozmawiałam z panią Michalusową. Właśnie. Ale chciałam zapytać, czy korzystałyście ty jako dziecko, a pani jako dorosła osoba z oferty tej świetlicy? Znaczy wiesz, było, ja pamiętam, że było przedszkole. Ja nie chodziłam do przedszkola, ale Aśka chodziła do przedszkola. Nie? A tak. Było tam przedszkole. Była stołówka i była ta szkoła gospodarcza. Ale to mówimy już po świetlicy, bo w momencie wybudowania... To ja nie pamiętam. Nie pamiętasz. To nie moje. A były też przedstawienia, czy chodziła pani... Tak, właśnie pierwszy raz zobaczyłam Michalusową w roli. Bardzo świetnie. Świetnie grała? Świetnie. Naprawdę doceniałam już wtedy to.
bo miałam dość duże doświadczenie. Tam w Lublinie mieliśmy świetny teatr. No. Aha, i w jakiej roli pani pamięta panią Michalusową? Nie pamiętam. Ja widziałam, ale widziałam tylko u niej w domu, że były takie obrazki zrobione z tych zdjęć. Tak, będzie to widoczne na stronie, dlatego że pani Michalusowa pozwoliła nam zrobić skany tego. Czyli korzystaliście z... Kto tam grał? Grała pani Bekowa chyba, nie? Tak. Halina Bek. Nic ci to nie mówi? Mówi. Mówi ci, no to... Ona grała, nie wiem, Kolarzykowa. A jak wyglądało życie w Gliniku? Pamiętacie, jak to było? Szkoła, praca? No raczej tak. Do Gorlic na piechotkę? Czy już były autobusy? Pamiętam, ale ja chodziłam, ja chyba zawsze chodziłam. Chodziłaś na piechotkę. Na piechotę, bo jakoś tak na przykład nie do liceum, kiedy jak sobie się kojarzę, to chyba na piechotę chodziłam. No może i były już autobusy, ale nie pamiętam tego zupełnie. Ale bardzo się zmieniła. Te budynki, to są wszystko nowe, prawda? Jak myśmy przyjechali, to jeszcze były takie drewniane. A powiedz mi, a co było na przykład tam, gdzie w tej chwili jest Giecek, Dom Kultury? Co tam były? Tam pola były? Czy tam były zabudowania? Czy co to było? Jeśli chodzi o Dom Kultury, to było otwarcie jego wtedy, jak ja urodziłam Joasię. To był 57 rok. Mhm. Pamiętam, że jak wróciłam, to właśnie tutaj było takie uroczyste otwarcie tego. To był 57. No i to był główny ośrodek. No i bardzo kino, dużo to było. Fajne, często przyjeżdżały teatry znani aktorzy i naprawdę była kultura. I no, ja już pamiętam z tamtych czasów, na przykład było dużo takich zajęć plastycznych, prowadziła ta Krause. Tak? Jak ona ma na imię? Janusz i Ewa. Ewa Krause. Nie kojarzysz? Nie, no ja kojarzysz, wiem, o kim mówisz, tak, oczywiście. Ewa Krause, te zajęcia plastyczne były jakieś... Zdały często. Jakieś te rytmiki. Tak, to zespoły muzyczne, tak, taneczne. Marysia, jak ona się nazywa, Marysia? A co ona, czym się... Prowadziła rytmikę, no coś takiego, takie tańce. No, w każdym razie dość tak się takie, biblioteka była tam, nie, to no, dzisiaj jest. To dzisiaj jest, no tak, właśnie. Tak. No i tam, ale dość krótko, kino było również, sala kinowa na dole. Górnik chyba się nazywało, prawda? No fajnie, bardzo dziękuję, bo wróciłyśmy do starych czasów Glinika. No nie ma już tych budynków, nie ma tych ludzi, ale... Ale niektóre, jeśli chodzi o Dom Kultury, to ja w tej chwili absolutnie nie mam z nim kontaktu, bo nie mam potrzeby i nie wiem jaką... No, przedtem ciągle przyjeżdżały jakieś... Nie, no Dom Kultury działa, na dalszym ciągu jest na pewno Centrum Kultury, nie tylko tutaj Glinickiej, tylko Gorlickiej nawet. No. Nie dociera do mnie, nie korzysta. Nie chodzisz tak tyle na nam. To nic, ja bardzo dziękuję za wspomnienia. Ale przepraszam, że... Jąkam się. Nie ma znaczenia. Najważniejsze, że pani nam opowiedziała, co pani pamięta z tych starych czasów. Dziękuję bardzo.